Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Szkoła w radiu. Jak usłyszeliście, przeprowadziliśmy sondę wśród mieszkańców Krakowa na temat samorządności. Bo to jest właśnie temat naszej pierwszej audycji. Siedzimy tutaj w studiu Radia Pryzmat, bardzo stremowani i mamy nadzieję, że zdołamy zainteresować Was chociaż troszkę. Najpierw się przedstawimy. Jesteśmy uczniami pierwszej klasy 7 prywatnego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja w Krakowie. Przed mikrofonem Sabina Majewska, Dominika Serwin, Barbara Dubis i Antoni Kłębukowski. No to startujemy. Dzięki uczestnictwu w projekcie Szkoła w Radiu musieliśmy skłębić ten niełatwy temat, jakim jest samorządność. Nigdy wcześniej nie analizowaliśmy dokładnie działania naszego samorządu szkolnego. Widzieliśmy, że istnieje, ponieważ organizowane były różne akcje. Jednak dopiero teraz wiemy, jak to naprawdę wygląda. I mamy nadzieję, że dzięki naszej audycji Wy też wiecie więcej. Tym razem przydzielono nam temat talentów. No cóż, na ten temat możemy powiedzieć nieco więcej niż na temat samorządności w szkole. Zdecydowanie możemy mówić też na podstawie naszych własnych doświadczeń. Wydaje mi się, że każdy z nas ma w sobie jakiś talent i właśnie ten temat postanowiliśmy również poruszyć w naszej audycji. Witamy w naszej audycji. Przed mikrofonem Joanna Markowiak, Stefania Godzińska, Gabriela Wilk i Joanna Sierzysko. Cieszymy się, że znowu jesteście tutaj z nami. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu dzisiejszej audycji macie dobre zdanie o naszej szkole. Mamy też nadzieję, że udało nam się zachęcić niektórych z Was do odwiedzenia naszej szkoły, żeby choćby z nami porozmawiać i usłyszeć opinie od uczniów. Siedzimy sobie bezpiecznie w studiu Radia Pryzmat i rozmawiamy o wszystkim, co związane z bezpieczeństwem. Okazało się, że temat był tak trudny i obszerny, że nie sposób było go omówić w ciągu jednej godziny. Natomiast samo przygotowanie audycji było dla mnie niezapomnianą przygodą, a nagrywanie wywiadów i montaż dobrą zabawą. Przy okazji dowiedziałam się też dużo na ten temat. Mi z kolei radio i przygotowanie audycji pozwoliło przełamać temę. Dziękujemy za wysłuchanie audycji i żegnamy. Do usłyszenia. Szkoła w radiu. Cześć! Jesteśmy uczniami 11 Liceum Ogólnokształcącego i zapraszamy Was na naszą pierwszą audycję. Ja jestem Grzegorz Raźny, a wspólnie ze mną są Milena Miziura, Anna Reinert, Kacper Ładoń oraz Piotr Puchalski. Tematem audycji jest samorządność w szkole. Nie należy on do najprostszych zagadnień, ale wspólnie jesteśmy gotowi Wam go przedstawić. Dokładnie. Postaramy się przybliżyć Wam sposób funkcjonowania samorządu w 11. Ale nie tylko sposób funkcjonowania, również wiele innych interesujących zagadnień. Chyba każdemu z nas zdarzyło się biegać po schodach albo uczestniczyć w agresywnych sprzeczkach, prawda? Z takich poważniejszych przypadków pamiętam jeden bardzo wyraźnie. Byłam wtedy bodajże w 4. albo 5. klasie podstawówki. Miałam tendencję do wdawania się w bójki z chłopakami, a moją ulubioną bronią był termos. Pewnego razu pewien chłopak zabrał mi dzierganego indorka, którego kupiłam sobie na kiermaszu wielkanocnym i nie chciał go oddać. Trochę się na niego zezłościłam i uderzyłam odrobinę za mocno, rozbiłam mu głowę i wylądowałam na sorze. Zostałam oczywiście wezwana na dywanik do dyrektora. Do tej pory jest to jedna z najlepiej przyjmujących się opowieści i wręcz żywa legenda w środowisku moich starych znajomych. Oczywiście nie wszystko poszło tak gładko, jak byśmy chcieli. Nie wszystko było łatwe. Na przykład wczoraj musiałem spontanicznie wyjść na ulicę mojego miasta i pytać ludzi o 21:00, na pytanie zadane w sądzie. Czyż za prawdziwe poświęcenie? No strzelam, że ludzie nie byli zbyt chętni do rozmowy, widząc człowieka ubranego na czarno, zbliżającego się do nich z dyktafonem. O dziwo, nie było łatwo. Dziś w studiu Natalia Gawlik, Ewa Gulińska, Radosław Bartosz, Magdalena Chlebicka oraz Agnieszka Grzyb. Dzisiejsza audycja będzie dotyczyć promocji naszej szkoły. Nie zabraknie również ciekawych opowieści na podstawie naszych własnych doświadczeń oraz muzyki. Nie przedłużając, zaczynamy. Warto też wspomnieć o międzynarodowym młodzieżowym projekcie IMUNA, czyli młodzieżowe ONZ, w którym nasza szkoła bierze udział od 8 lat. W swoim czasie byliśmy jedyną szkołą w Polsce, która brała udział w tym projekcie. Nasza szkoła otrzymała za udział w tym projekcie prestiżową odznakę Szkoła i Twinning.
2018-2019. Naszą główną prowadzącą w tym projekcie jest pani Bogacz, bibliotekarka, która kilka lat temu dostała nagrodę najlepszego bibliotekarza w województwie małopolskim.